wszystkim. Ja jestem Zuza. Ja jestem Tora. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Dzisiaj przychodzimy do Was, jak możecie zobaczyć, z vlogiem. Jest to taki trochę, powiedziałabym, eksperyment, ale mamy nadzieję, że Wam się spodoba, więc będziemy po prostu do Was przychodzić, pokazywać Wam, co czytamy. Może pokażemy Wam też trochę innych ciekawych rzeczy, które robimy. Tutaj Wam chciałam tylko zaznaczyć. Jest w tym momencie, jak to nagrywamy, 14 marca. I my, jako tak zaksiążkowane, siedzimy przez następne 2 tygodnie w domu i wam też polecam, żeby siedzieć przez te 2 tygodnie w domu, bo słuchajcie, no żyjemy w czasach teraz, w jakich żyjemy i bardzo ważne jest, żebyśmy wszyscy jako społeczeństwo byli odpowiedzialni, więc ja Was zachęcam i Tola Was zachęca, siedźcie w domu, czytajcie książki, bo przecież i tak nic lepszego Was nie może spotkać. Także no i chyba bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać tego vloga. To teraz ja Wam szybko pokażę, co mam w planach przez te następne parę dni czytać. I zaczniemy od Wiedźmina, czyli 4. tomu Czasu Pogardy. Jeszcze go nie zaczęłam, ale już się nie mogę doczekać, bo no wiecie albo nie wiecie, ja Wiedźmina bardzo polubiłam. Więc no, będę czytała to. Do tego słucham też teraz w audiobooku, tu Wam wstawiam zdjęcie, Trzy kobiety, czyli reportaż o kobietach. I ja, mówiąc szczerze, jestem, nie wiem, w 1/4 i biorąc go, miałam nadzieję, że to będzie taki reportaż o feminizmie, o jakichś takich nowych, nie wiem nawet czego oczekiwałam, ale dostałam coś zupełnie innego. Jak na razie mi się niestety nie podoba. Ale posłucham jeszcze kawałek, bo ciekawie jest to napisane i ciekawie jest to wszystko poprowadzone, o czym powiem Wam na pewno więcej, jak trochę więcej przeczytam. Poza tym, uwaga, uwaga, będę zaczynać na tym vlogu tajemną historię Donny Tart w końcu, bo zabieram się do tego już nie wiem, który miesiąc. Także razem z Magdą z Getbooki będziemy prawdopodobnie czytać to we dwie sobie razem, więc mam nadzieję, że mnie trochę zmotywuje. I ostatnie, co czytam, co już wiecie na pewno, jeżeli obserwujecie nas na Instagramie, zaczęłam już Dostojewskiego Idiotę, ale to będę sobie podczytywać raczej, wiecie, stopniowo, bo umówmy się, że to jest duże przedsięwzięcie z mojej strony. Także tak, tak się przedstawia mój TBR na ten vlog. No nic, odezwę się do Was, jak coś przeczytam. Jak tam, co będziesz czytać? Ja teraz czytam Złego Króla, czyli drugą część Okrutnego Księcia. Okrutny Książę podoba mi się bardzo, dlatego mam nadzieję, że tak, z tą książką będzie tak samo. Ogólnie jest cieplutko, dlatego jestem na dworze. Jesteśmy na dworze. O, jest kot! O, jest kot, w końcu go zobaczycie. Proszę, to nasza Aria. Już uciekła. Już idzie, plener. Także, no jak na razie... Czyli we vlogu to jest Twoja książka na vloga. Tak. Dobra, to będziemy Was update'ować, jak Tolce się podoba przez resztę tygodnia. Kto wygrał? Mamusia! Pierwsze miejsce! A jaka jest nagroda? Będziesz mógł wpaść w namiocie. No. Słuchajcie, bardzo Wam polecamy tą grę. Najlepsza gra planszowa na świecie. Jestem na 50. stronie. Jak Ci się podoba? Było mi się całkiem spoko, chociaż tu naprawdę nawet nic się nie dzieje i no, jakby jesteśmy na tym samym momencie, co od pierwszej strony. Takie mam trochę wrażenie, no ale no,
daje czas. No, nie można wymagać od książki wiele na 50 stronie. Oprócz tego czytam też Króla Kruków. On mi się podoba o wiele mniej, jeżeli w ogóle mogę oceniać, niż Zły Król. Według mnie na razie nie ma fabuły. A jeżeli, no nie podoba mi się na razie. I przychodzę do Was, bo skończyłam jedną książkę. I chciałabym tutaj się zatrzymać nad nią troszkę dłużej, dlatego że była to jedna z najbardziej rozczarowujących książek i z najbardziej absurdalnie niepotrzebnych książek, jakie ja niedawno przeczytałam. I były to Trzy kobiety, autorstwa dziewczyny, którą widzicie, bo ja nie pamiętam, jak ma nazwisko. Słuchajcie, dawno nie czytałam tak fatalnej rzeczy. A właściwie słuchałam, bo gdybym czytała ją, to bym nie skończyła. Dzięki temu, że czytałam ją w audiobooku, no to udało mi się przejść. To jest coś naprawdę, naprawdę złego. To jest historia trzech kobiet, które po prostu opowiadają swoją historię życia. Każda z tych kobiet jest nieszczęśliwa teoretycznie z różnych powodów, ale w praktyce wszystkie są nieszczęśliwe z powodu nieudanej miłości. I ta książka jest szalenie toksyczna. Opowiada, że kobiety jedyne, czego mogą chcieć, to być kobietami dla mężczyzny, a nie dla samych siebie. Tak pokazuje to te kobiety, jakby po prostu bez mężczyzny nie mogłyby być szczęśliwe, że najważniejszym aspektem i spełnieniem życia każdej kobiety jest być żoną mężczyzny. No słuchajcie, to było tak złe. Jedyna historia, która mnie rzeczywiście zainteresowała, to była historia Magi, która wiązała się w pewną relację bardzo niestosowną i opowiadała po prostu przebieg procesu, który ją potem czekał. I to rzeczywiście było interesujące. A poza tym zaczęłam jeszcze czytać już Wiedźmina dzisiaj rano. Jestem na 70 stronie i na razie bardzo mi się podoba, chociaż jeszcze fabuły to za bardzo nie ma, ale domyślam się, że znowu będzie to w dużej mierze o Ciri. I bardzo mi się to podoba, bo ja jak na razie Ciri bardzo lubię. Dużo osób mówi, że przestanę ją lubić już niedługo, natomiast mam nadzieję, że nie, bo to jest jedna z moich ulubionych bohaterek. Więc no czytam, to też będę Was update'ować, no bo jeszcze dużo jest przede mną. Dzisiaj też wieczorem mam w planach zacząć Tajemną historię. I co? I czy coś jeszcze mam? Aha, i przeczytałam wczoraj 40 stron Idioty, więc szybko mi to nie idzie. A teraz pewnie wrzucę Wam tu klip Tolki, bo Tola też jest w trakcie książki. Ogólnie teraz jestem na 200 stronie Złego Króla. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba i to wątki, bardzo dużo wątków podjęła się autorka i mam wrażenie, że to jest podobny zabieg, jak już Wam mówiłam, kiedy był posłem Nic Burzy, kiedy właśnie taka mniej ważna postać staje się ważniejszą postacią i właśnie do tego to zmierza i bardzo mi się to podoba, bo bardzo to lubię. Także na razie jest jak najbardziej na plus. Nie wiem, czy podoba mi się bardziej niż Okrutny Książę, ale na pewno równie dobrze. I czytałaś trochę jeszcze Króla Kruków? Nie. A gdzie jesteś na Złym Królu? Tylko pokaż. Jestem na chyba 180. Nie mamy zakładek, dlatego używamy. Ale to jest dziwaczne, powiem Wam, bo ja zawsze mam zakładki, bo ja sama sobie rysuję zakładki. I ja byłam przekonana, że nigdy nie dotknie mnie zaznaczanie książek paragonem, zwykłą białą kartką. Powiem Wam, że to jest straszne. Naprawdę. No dobra, no to jak skończysz książkę, to będziemy ten update'ować, jak Ci się końcowo podobała. Jecha. Przychodzę do Was z małym update'em. Jestem już w Tajemnej historii na stronie 212.
Tu jestem w tym momencie. I wydarzyła się rzecz dość, powiedziałabym, tragiczna. Na 187 stronie jest pewien zwrot akcji, a może nawet nie zwrot akcji, tylko wytłumaczenie pewnej historii, który był moim zdaniem beznadziejny. I przestała mi się trochę podobać historia od tego momentu. Bardzo mnie też wkurza jeden bohater, ale rozumiem, że on ma pewnie wszystkich wkurzać. Nawet nie umiem wam wytłumaczyć za bardzo fabuły. To jest po prostu historia o piątce, czy właściwie szóstce z naszym głównym bohaterem elitowej takiej paczki na uniwersytecie, którzy są bardzo bogaci, wszyscy oprócz tego głównego bohatera, i przeżywają ze sobą jakieś tam różne ekscentryczne przygody. I są jakby w pierwszej stronie, na pierwszej stronie dowiadujemy się, że są zamieszani w jakieś morderstwo. Na razie początek był trudny dla mnie, żeby przebrnąć, dlatego że było mnóstwo jakichś takich pseudofilozoficznych wynurzeń, które nie miały nic sobą do zaoferowania, poza właśnie takimi, wiecie, pseudofilozoficznymi wynurzeniami. Natomiast później zaczęło mi się podobać aż do tego momentu. Także no nie wiem, będę dalej czytać, będę was update'ować i jak na razie to są dla mnie 3 gwiazdki, nie więcej. Poza tym jestem tu w idiocie, czyli przeczytałam jakieś 30 stron. Wczoraj się do was nie odzywałam, no ale dzisiaj jestem. I kończę Wiedźmina. Tylko tyle mi zostało, dzisiaj go na pewno skończę. Bardzo mi się podoba, chociaż chyba najmniej z całej czwórki, bo jest takich dużo skakania między bohaterami i tłumaczenia pewnych rzeczy, których nie widzimy, że się dzieją, tylko po prostu sobie opowiadają bohaterowie, że się działy. Także to mi się nie do końca podoba. Natomiast dokończę dzisiaj i też wam dam znać, jak skończę. Aha, i jeszcze tu wam stawiam zdjęcie. Słucham Sapiens, historia dziejów ludzkości. Nie pamiętam. Bardzo fajne. Jestem już w połowie, bo słucham tego w audiobooku i jest bardzo, bardzo fajne. No także to chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Będę się odzywać, jak dokończę jakąś książkę. I jutro się do was odezwę razem z Tolą na pewno. I ona też wam zaupdate'uje, co teraz robi. Także no, do jutra. Zucha. Ty, ja na serio jeszcze 5 stron temu uważałam, że ta książka jest po prostu spoko. Teraz jest mega. Teraz jest 5 razy lepsza od Okrutnego Króla i serii Okrutnego Księcia. I teraz ogarniam, dlaczego ludziom się tak podoba. Co się zdarzyło, coś tak porównywalnie ogromnego, jak ta jatka w Okrutnym Księciu. Bardzo mi się podoba. Czyli generalnie zadziwiająco dobry zwrot akcji. Tak! A to w ogóle było mnóstwo zwrotów akcji, więc... No, a ten był strasznie gruby. Wszystkie były grube, a ten był największy. Nie wiem, co mi się podobało. No. Ej, no to super, cieszę się bardzo, no. Bo nie byłaś na początku przekonana. Przekonana może nie, ale po prostu było okej. Okay. Ale nie było coś ponad. Także, a teraz jest mega! I na ile ją ocenisz gwiazdek? 5/5. No to super. I co teraz będziesz czytać? Króla Kryków. Jednak. Pójdę na wojnę. Tak. Dobra. Przychodzę do was bez makijażu, prawie w piżamie, ale zapomniałam wam w Bookhaulu pokazać, a właściwie nie zapomniałam, po prostu jeszcze ich wtedy nie miałam, 4 nowych książek, które do mnie przyszły, więc szybko wam je pokażę. Mam tu Muzę Koszmarów, o której wspomniałam w tamtym filmie, czyli drugi tom Marzyciela. Pierwszy mi się nie podobał, ale ta była za 11 zł, więc kto by nie brał.
Kupiłam o północy w Czarnobylu, bo było z kolei za 14 zł. A to jest no pięknie wydana po prostu kawał książki. I teraz dwie książki, które wiążą się z tym, że ja cały czas mam ogromną ochotę na fantastykę. I to taką poważną fantastykę. Więc widząc piękne przeceny, kupiłam Królowie Dary Kena Liu. Nic, nie mam w ogóle pojęcia, co to jest, ale to jest epic fantasy na podstawie chyba jakichś takich chińsko-azjatyckich w ogóle klimatów. I mam też Imię Wiatru Patryka Rothfussa, czyli pierwszy tom Kronik Królobójcy, o których jest bardzo głośno za granicą. Jest to prawda bardzo nieprzyjemnie wydane, bo jest biały papier i jeszcze taki strasznie sztywny, więc no, jak Gra o Tron. Gra o Tron jest tak samo wydana ta w wydaniach filmowych, więc to na pewno mi się będzie niedobrze czytało. Ale co zrobić? I oprócz tego, co chciałam Wam powiedzieć, skończyłam Wiedźmina. Podobał mi się bardzo, chociaż chyba najmniej z tych wszystkich czterech. Pewne rzeczy były dla mnie zbyt chaotyczne i jakieś takie, miałam wrażenie, trochę na siłę, naciągane. I słuchajcie, jestem tu w Tajemnej Historii, czyli na 360 stronie, czyli generalnie już za połową. I jak na razie dla mnie to jest 3 na 5 gwiazdek, bo nie ma tutaj nic odkrywczego moim zdaniem. Nie jest to nic tak wybitnego, że nie mogłabym, wiecie, przestać czytać. Wiecie, musiałabym cały czas... Czytałam bardzo dużo książek, które były właśnie w tych klimatach i dla mnie ta się akurat niczym nie wyróżnia. Może jeszcze zmienię swoje zdanie, bo jeszcze trochę mi zostało. Więc mam nadzieję. I wzięłam sobie z racji tego, że skończyłam już Wiedźmina i potrzebuję po prostu jakiejś fantastyki, a właściwie science fiction, to wzięłam sobie do ręki Śpiących Gigantów, ale jeszcze ich nie zaczęłam, więc Dostojewskiego nawet nie ruszyłam. Także tak wygląda sytuacja. Słuchajcie, ja skończyłam Tajemną Historię wczoraj i dopiero dzisiaj się odzywam, bo chyba musiało mi się trochę poukładać. Cześć! O, przepraszam, mam nawet. Więc przychodzę do Was z tą książką dopiero teraz, bo musiało mi się w głowie poukładać, co ja o niej uważam. No i niestety, ta książka nie jest oczywiście zła i nikt chyba nie powie, że ona jest zła, ale nie wywołała we mnie żadnych większych, głębszych emocji. Niestety, bardzo bym chciała, żeby było inaczej, ale ani końcówka mnie jakoś nie zszokowała, ani mnie nic tam nie porwało. W historii się też jakoś super bardzo nie wciągnęłam. Także no, jak dla mnie to jest takie, wiecie, 3,5 na 5. Także no, pewnie sięgnę po szczegóła, ale to raczej w dalszej przyszłości, bo zachwytów nie było. A, zapomniałam powiedzieć, skończyłam też Sapiens i było bardzo spoko, więc polecam wszystkim, którzy lubią takie non-fiction, czyli reportaże, chociaż to nie do końca jest reportaż, to raczej jest książka naukowa właśnie związana z historią, bardzo fajne. I to jeszcze Wam tylko szybko powiem, zaczęłam w końcu czytać Legion, jestem tu, czyli nie za daleko, i czytam też Czarny Pryzmat, jestem tu. I też na razie nie mam większych Wam rzeczy ciekawszych do powiedzenia. Także to tyle ode mnie. Także słuchajcie, my tego vloga kończymy. Mamy nadzieję, że taka dość eksperymentalna forma Wam się spodobała, przypadła Wam do gustu. Jeżeli tak, to może będziemy je robić częściej. No i co, Tola, jak Ci się podobało kręcenie vloga? Super, mega. No to pewnie jeszcze zobaczycie niejednego. Fajnie, bo przeczytałyśmy dużo książek, porobiłyśmy też dużo fajnych rzeczy, więc my się żegnamy. Życzymy Wam miłego wieczoru. Cześć!